Być może umknęło Waszej uwadze, bo mojej na przykład umknęło, że 19 października tego roku, a więc 22, Panasonic zaanonsował zupełnie nową kamerę typu PTZ. PTZ to jest skrót od Panorama Tilt Zoom. Czyli to jest taka kamera stacjonarna przeznaczona dla branży nadawczej i rozrywkowej. Ale co najważniejsze, kamera ta została wyposażona w zupełnie nowo opracowany sensor jednocalowy z detekcją fazy. Z fazowym autofokusem przeznaczonym do precyzyjnego rejestrowania szybko poruszających się obiektów. To oznacza, że Panasonic ostatecznie zdecydował się na opracowanie tej technologii, czy właściwie wdrożenie tej technologii, zaimplementowanie jej do swoich matryc i ją ma. Kamera ma się pojawić w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli 23, a pamiętajmy, że również w pierwszym kwartale 23 roku, prawdopodobnie w lutym, ma się pojawić co? Panasonic S5 Mark II. Czy możemy przypuszczać, że kontrastowo-fazowy autofokus zostanie zaimplementowany również w S2? Możemy. Mamy pewność? Nie. A mamy nadzieję? Tak. Wszyscy mamy wielką nadzieję, że to się wreszcie stanie, ponieważ musimy pamiętać o tym, za co lubimy Panasoniki. Panasoniki lubimy za kapitalne kolory, bardzo dobrze odzwierciedlające rzeczywistość, które jednocześnie są atrakcyjne. Bardzo lubimy Panasoniki za bardzo dużą ergonomię, wygodę i łatwość obsługi i bardzo lubimy za świetną jakość wykonania, która prawdopodobnie jest najlepsza na rynku. Jeżeli do tego dołączymy autofokus działający tak samo dobrze jak u jego największej konkurencji, czyli u Panasonika, największej konkurencji, czyli u Canona i Sony, to będzie bardzo duża szansa na to, iż Panasonic będzie mógł odgryźć dość duży kawałek rynku swoim największym konkurentom. Wygląda na to, że worek z przeciekami dotyczącymi nowych technologii Panasonica, które mają być implementowane w nowych produktach Panasonica, w nowych aparatach, zaczął się powolutku rozwiązywać. Niedawno dowiedzieliśmy się przecież, że ma się pojawić S5 II, a teraz taka ciekawostka, która została przecież podana już wcześniej, ale jakoś tak za bardzo nie przebiła się do powszechnej wiadomości. No i jakieś takie przypadkowe portale plotkarskie, przypadkowo, postanowiły się tą wiadomością nagle podzielić. Ciekawe. Bardzo jestem ciekaw, czego będziemy się dowiadywać jeszcze w nadchodzącym, najbliższym czasie, a przypuszczam, że takich informacji może być dużo, dużo więcej. Ale żeby ostudzić Waszą przedwczesną być może radość, sam fakt zastosowania technologii fazowej w sensorze wcale nie oznacza jeszcze świetnie i z automatu doskonale działającego autofokusu, szczególnie w trybie wideo. Najlepszym tego przykładem są ostatnie produkty firmy Fuji, czy też Fujifilm. W tych aparatach też jest stosowany system kontrastowo-fazowy, okazuje się jednak, że to wcale nie działa tak dobrze jak w Sony czy w Canonie. To działa niewiele lepiej, o ile w ogóle jakkolwiek lepiej, niż w Panasonicu obecnym, na przykład w S5 czy w GH6, który korzysta wyłącznie z autofokusu kontrastowego. A więc kluczowe jest nie samo zastosowanie danej technologii, a sposób jej implementacji. I tu należy mieć nadzieję, że Panasonic poważnie podszedł do odrobienia zadania domowego, które wyznaczyli mu klienci, którzy z wielkim oczekiwaniem i z wielką nadzieją czekają na wreszcie dobry, bardzo dobry, tak samo dobry jak w Sony czy w Canonie, autofokus wideo oraz foto w trybie śledzącym. Bo w takim zwykłym trybie fotograficznym to działa to cały czas bardzo dobrze. Pamiętajmy o tym. A więc cóż, połechtani fazą w nasze serduszka będziemy trwać w oczekiwaniu i w nadziei, że wreszcie będzie to działać cudownie i wspaniale, a nasze nowe Panasoniki, na które wydamy nasze ciężko zarobione pieniądze, szczególnie w tych czasach, tym ciężej zarobione, będą przynosić kolejne szczęście w postaci fantastycznie, cudnie trafionych przez autofokus zdjęć oraz ujęć w wideo. A jak lubisz mój kanał i moje wygłupy w takich filmach jak ten, to zachęcam do Patronite, Buy Coffee, do subskrypcji, do polubienia filmu i napisania czegoś w komentarzu, gdyż interakcja jest fajna. Cześć, do zobaczenia.